Cześć, jak się macie? Tutaj PLK Damian. Czas na trzeci mecz fazy grupowej. No i niestety za Aguero nie jestem w stanie zlepić nic lepszego, więc rozpocznijmy ten odcinek od otworzenia paczki. Zobaczmy, czy trafię kogoś, z kim mógłbym ułożyć partnerstwo. Kuna, no właśnie, z kimś. Wiem, że mówię jak zawsze nie po polsku. Jednak zobaczmy, kto wleci w tej paczce. Frank Lampard! Doskonale! I Beniat! Doskonale! Johansson, nie znam go. No, okej. Tylko, no, jak widzicie, czy trafiam kogoś z Ameryki Północnej, Południowej, tak, trafiam Silvę, tylko że nie połączę go z Aguero. Również postanowiłem, że dam odpocząć niektórym piłkarzom i zmieniłem pierwszy skład, jest drugie miejsce. Po prostu wygrać muszę tam. Chociaż minimalne zgranie dałem Aguero, umieszczając tego Kolumbijczyka na środkowej pomocy. O, Lampard ma teraz zgranie z Leskotem, idealnie, tylko Mandzukic nie jest na pełnym, ale dośrodkowanie i tyle. You what, mate? Zobaczmy, co tam, you what, mate? Co się dzieje? Dobra, lecimy dalej. Hiszpania kontra Belgia. Trzeba to wygrać, oczywiście. Ojeny. Chemia 100, rating 81, wow! Robinho! Dzeko na napadzie, kurde, ładny skład! O proszę, Mandzukic przez obronę i to jest właśnie... Nie wiem, czy to jest granie, czy co, ale dobra, dopiero 4 minuty ten mecz trwa, nie będę narzekał. Pierwszy strzał Mandzukicia kompletnie do dupy. Mam nadzieję, że chociaż Lampard, który ma pełne zgranie, no on w zasadzie jakąś petardę z dystansu. Mam 85 strzały, więc... Dobra, wiem, że będą emocje, bo 10 minut minęła, bramka żadna nie padła. I to jest dobry znak, bo wiecie, nie będzie 10 bramek, a... o gol, tylko będzie bramka i tak jest, gol! No ale poczekajmy, bo będzie rzut rożny. Mandziuk... Boże, Chorwacie ty cholerny! Czy ty... Nic, treningi nic nie dają! Kurde, mówię, współpracujcie ze sobą, słuchajcie się siebie, czytajcie swe zagrania, a ten nie no. Kurde, zamiast wybiec dobrze, tam biegnie gdzieś na grzyby, nie stary, nie. Się Luis Neto rozpędził, ale dobrze, Lampard uwija się z piłką. Nadal ją ma przy nodze, z dystansu, no obrona Jose Reyny. Wow. Mandzukic, och, znów w taki sam sposób, stary. Nie rób mi tego, czy to był Lampard. A, przepraszam, Frank Lampard. Tym bardziej, ty powinieneś trafić. Koniec pierwszej połowy. Rezultat to 0-0. Nie daje to nam awansu do 1/16. 12 strzałów, 6 celnych bramek, 0-0. Aguero, naprawdę wszystko leży w twoich nogach. To jest pole karne. Za słaby strzał. I karnego i wolnego gola nie ma. Tam przecinek pomiędzy każdym z zdań, zwrotem, cholera. Sorry, ja już nie ogarniam, nie wiem co robić. Kunę, wykorzystaj swe moce. No i pewnie, nie no, dobra obrona Valdesa i oczywiście, że trafia. No znaczy, to było na pustą bramkę, więc nie ma co się pluć. Ale tracę gola. Kurde, zawsze tak będę jeden mecz wygrywał i resztę w dupę dostawał. Ale ja chcę... tej serii prowadzić do kolejnych mistrzostw świata. Ma być zgrabne i tyle. Oczywiście Valdes się dobrze spisał, tylko reszta była do dupy. Aguero sobie biegnie, bo jest szybki i tam zatrzymany został i nic, jak widzicie. I czy Aguero da mi jednego z nich? No nie! Ty synu! Jak śmiesz, z całym szacunkiem dla Jose Reyny, ale... Kurde, wskaźnik pięknie pokazywał. Gol! 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 Mario Mandzukic pokonuje Jose Reyne wreszcie w tym meczu. 1-1, 22 minuty do końca. No i w tym momencie emocje sięgają zenitu. Doskonałe dośrodkowanie Lamparda. Wykończenie klasy Mandzukicia. I mecz zaczyna się od nowa. Mandzukic sam na sam z bramkarzem, słabsza noga, ach, Reyna. Anglik uderza, obrona Reyna, co z nim jest? Niesamowita forma bramkarza, dośrodkowanie.
Aguero jedna z ostatnich okazji. Dośrodkowanie. Mandzukic 2-1. 7 minut. Na 7 minut przed końcem Aguero asystuje. Samolocik w geście z triumfu. Jeszcze nie zwycięstwo. Triumf równa się zwycięstwo, cokolwiek. Minus. 2-1. 2-1. W najbardziej frajerski sposób. Ale witaj FIFA 14, jestem Damian i w tym momencie zaczynam Cię rozumieć. A teraz muszę uważać, choć pamiętajmy, najlepszą obroną jest atak. Zwiększyć prowadzenie to jest to, co muszę zrobić. Choć pewnie stracę w 90, ale nacieszmy się tym prowadzeniem. João Pereira, no to zajebiście, minuta minęła. Minuta i jest odpowiedź, bardzo szybka Cruze. Aguero, ten dribbling, pole karne! Co się z nim działo? Chodził naprawdę okropnie. Ale Lampard, powtórz swój wyczyn. Gol! Mario Mandzukic! Niesamowite, biegnie i walczy z powietrzem. 3-2. Minuta przed końcem, przepiękne dośrodkowanie Lamparda. I hat-trick Mario Mandzukicia w tym ważnym dla Belgii meczu. I teraz pytanie brzmi, czy ponownie stracę bramkę po minucie. Dobrze, Feguli. Zagranie w tempo, Mandzukic biegnie po czwartą, czy mu się uda? Jak mówiłem, znaczy nie wiem, czy tak mówiłem, ale do główek zgranie nie jest potrzebne. Aguero sam na sam i ponownie Reina. Frank Lampard, podkręcone dośrodkowanie i to nie jest gol. Wznowienie od bramki, no ale to, no właśnie, jak Mandzukic nie uderza, to co się dziwię. Panie sędzio, ostatni gwizdek, proszę. Koniec! 3-2! 3 punkty! 3 punkty! 3 punkty! 3 plus 3 to 6! Ludzie, czujecie to? Awansowałem, wygrałem coś! Lecimy do jednej... 1.32 chyba. Nie, sorry, 1.16. Mistrzostw świata. Mandzukic 3 razy. 3 razy. Bohater tego spotkania, bohater drużyny. Tutaj plusy też jakieś tam dla Aguero, też coś robił. Jest. Jest. Cokolwiek, widzicie, 2500 monet. I w dodatku jakaś paczuszka. Mandzukic oczywiście zasłużenie. Ach, 2 asysty Lamparda, 1 Aguero, dobrze mieć Franka w zespole. Ale widzicie, no 26 strzałów. Ale z tych 26 strzałów nic nie wpadło do bramki, ponieważ główki nie są liczone do strzałów. W tej grze bynajmniej, nie wiem, czy w rzeczywistości też tak jest. Ale panie i panowie, co to znaczy play match? Zaraz zobaczę, najpierw otworzę paczkę. No dobra, najpierw tutaj... A, to jest taka... Nie, to jest player pack. Jedna paczka z jednym zawodnikiem, no... Czy Aguero zostanie przebity? Aha, okej, okay. NGO. Super. Okej. Okay. Pewnie, że chcę zachować te przedmioty w klubie. Ale otwórzmy sobie jeszcze tą, tak... Wiecie. A, jest awans, jest moc, no to mogę otworzyć tą paczkę. Już niedługo, panie i panowie, moi zawodnicy będą trzymać ten piękny puchar. A w paczce, ha, przewinę i... nikt. Michu, Destro, Aguirre Garay, Fernando, o, już mam kogoś, żeby, no, dokładnie. Już mogę jakieś tworzyć partnerstwo dla Suareza, zyskuję zawodników z Ameryki Południowej, tylko, no, potrzebuję napastnika, czy coś drugiego, Palacio, czy coś, to byłoby... Wspomnienie, a co tam, otworzę jeszcze jedną. Chcę po prostu Aguero wykorzystać, bo to aż żal. Nie chcę, by było tak samo jak w normalnym fucie, żeby Aguero jest sam. Parker, Atsu. Aha, już świetnie, 3 duplikaty. Ja to mam szczęście. O, ładne stroje. Wolę je niż te kolumbijskie. I dobra, otworzymy sobie jeszcze jedną paczkę, bo nadal nie czuję satysfakcji. Żeby nie było, to jest ostatnia paczka, już nie będę tak marnotrawił monet. Ameryka Południowa, ktokolwiek, nikt i duplikat, a tym razem jest to menedżer. No ale nie zyskuje kogoś,
kogo będę jakoś fajnie używał. Znów Rusków mam dużo, bądź co bądź chyba z 4 albo 5. I nawet menedżer Rusek, którego mam już na duplikacie, no ale... tutaj... wolę nic nie... nie będę grał Rosją, ze względu, wiecie... historycznych itp. Tylko play match, bo ja chcę patrzeć. Nie, nie, dobra, nie gramy, bo to jest z pewnością koniec fazy grupowej. I o, dokładnie. Pojawiła się już nowa tabelka. 1.16 już w kolejnym odcinku. Z grupy wyszliśmy na na pierwszym miejscu nawet. Ze względu na bramki. No to wyśmienicie. Kolejny odcinek to faza 1.16 po prostu. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam PLK Damian. Mam nadzieję, że zostały jeszcze tylko 4 odcinki. Do usłyszenia, cześć!